Cześć, Andrzej z tej strony. Dzisiaj taka forma vlogowa, więc uwaga, będę przez kilka ładnych minut ględził. Dwudziestego trzeciego września, tutaj w Zespole Szkół Medycznych w Brzegu odbędzie się nasz drugi festiwal, czyli Retrosfera. Edycja druga, zapraszamy. Będą stare komputery, gry, konsole, turnieje, no i goście będą. Więc serdecznie Was zapraszam. Wszelkie jakieś informacje o naszym festiwalu znajdziecie na naszym fanpage'u na Facebooku. Link gdzieś tutaj będzie na dole. Serdecznie zapraszam. A, i słuchajcie. Mam nadzieję, że ta forma vlogowa Wam się spodoba. Więc jeżeli tak, no to dajcie może łapkę w górę. Jeżeli nie, to oczywiście w dół. Logiczne. No i jak można, to proszę o suba. Ślicznie dziękuję. W okolicach 99 roku pierwszego Play'a kupili nam rodzice. Nam, czyli mnie i mojemu młodszemu bratu Maćkowi. No, też była fajna historia. Konsolę kupiliśmy we Wrocławiu. Fajna wycieczka była wtedy rodzinna. Na giełdzie komputerowej. Byliśmy wcześniej jeszcze na giełdzie elektronicznej w ten sam dzień, ale ceny były troszkę za wysokie. Pojechaliśmy zobaczyć na giełdę komputerową i oczywiście kupiliśmy w cenie 450-500 zł na dzień dzisiejszy, już nie pamiętam. Stówę generalnie taniej niż chodziły na giełdzie elektronicznej. W komplecie była konsola, jakieś tam pudełko, chyba oryginalny box, pad jeden, memorka, no i w sumie tyle. Aha, i jedna gra Jackie Chan. Taki platformowy beat'em up'ik. Fajna swoją drogą gra. Oczywiście na werbatimie, no bo jak inaczej. No. No i się zaczęło. Andrzej, król podwórka. Zaczęło się z powrotem wymianki, jak za czasów Pegasusa czy Amigi. Chodziło się do innych ludzi, grało się w gry, oni nam pożyczali. No i niestety okazało się, że ten play był playem troszkę wadliwym. No i był to model 1002, czyli ten pierwszy, który miał laser bliżej zasilacza. No i niestety miał problem z odczytem płyt. W międzyczasie ja troszkę czytałem więcej gazet właśnie fachowych typu PSX Extreme. W jednym z nich wyczytałem informację, że można ten laser regulować. No i wiecie, że spróbowałem ten laser wyregulować. I niestety źle się to skończyło. No, skończyło się na tym, że ja wziąłem tego playa, rozebrałem, a zawsze mi korciło, żeby rozbierać sprzęt elektroniczny. Do dzisiaj tak mam. No i urwałem gniazda zasilania od lasera. No i nie było playa, ojciec zabrał, karę dał, zaniósł do kolegi w pracy, kolega elektronik go zlutował, naprawił. No i play wrócił, ale już się bałem go ruszać przez najbliższe, chyba nie wiem, z pół roku. Ten play działał, bo działał, czytał w sumie tylko niebieskie płyty, no i czarne, których mieliśmy troszeczkę mało. Było fajnie. Choć nie tak fajnie, jakbym chciał. Ale w międzyczasie miałem troszkę większe doświadczenie w tych playach. Udało się naprawić kolegi jednego playa, drugiego, jednego dostałem na części. Złożyłem sobie później sam playa. No i później byłem szczęśliwym użytkownikiem przez ponad 2 lata PlayStation 1 w wersji przeróżnej. Ale fajnie było. To były naprawdę dobre czasy. Oj, cudowne swoją drogą. Dlaczego ten play? Ano z tego powodu, że tego playa dostałem w poniedziałek od kolegi mojego Maćka, którego serdecznie pozdrawiam z tej strony. Ten play, no też ma ciekawą przygodę, ale wiąże go z moim pierwszym playem to, że miał również uszkodzone gniazdo zasilania. Tak. Maciek kupił tego playa, chciał wymienić laser, niestety uległo uszkodzeniu to gniazdo. Później próbował je zlutować. No i wyszło, no tak średnio. Niestety to nie działało. Zrobiłem niestety zwarcie, no. Nie każdy musi się znać na lutowaniu. No i dał mi tego playa, ja go odrestaurowałem. Play działa. A było trochę z nim zabawy, powiem Wam. Rozebrałem go, nie był jakoś strasznie brudny, nieporysowany, dosyć zadbany play, więc w sumie zewnątrz nie ma jakiejś kosmetyki większej co robić. W środku okazało się, że niestety na płycie głównej no dosyć mocno to uszkodzone jest to gniazdo zasilania. W sumie jego nawet de facto nie było w tym gnieździe, a latało sobie gdzieś tam po płycie głównej.
Same polo lutownicze no, były troszkę pocynowane i to tak średnio dobrze. No to wziąłem to wszystko, oczyściłem plecionką i topnikiem, i oczywiście lutownicą. Wlutowałem gniazdo, no i przeszedłem do założenia lasera. Okazało się, że laser chiński, który kupił na Allegro, czyli zamiennik, nie do końca działał tak jak trzeba. Z dwóch laserów zrobiłem jeden. Jeszcze notabene, słuchajcie, taki problem, że próbowałem przełożyć sam mechanizm lasera, w którym jest soczewka i ten nadajnik laserowy. Wyobraźcie sobie, że nie pasował. Obudowa od oryginalnego lasera, a obudowa od zamiennika były nie do końca kompatybilne. Różnica była 1 mm, no i złożyć się tego nie dało. Więc w sumie tak zmiksowałem starą obudowę, nowy laser, stary silniczek i play ożył. Aha, no jeszcze oczywiście musiałem regulację zrobić potencjometrem i play działa. Czyta oczywiście bardzo fajnie gry i działa całkiem nieźle. O to w sumie chodziło. Jak widzicie, sam play wygląda całkiem fajnie, sympatycznie. No i działa. Kiedyś indziej Wam pokażę go w praktyce. No i tyle. Fajnie, że udało się go naprawić. Mam nadzieję, że te zdjęcia obok Wam się podobały. I nie przynosiłem za bardzo ja. No. To tymi oto pozytywnymi słowami dziękuję Wam za uwagę. I dajcie znać, czy ta forma Wam się podobała. Cześć.